Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Bóg przemawia przez Mojżesza: świętymi bądźcie, nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać i tak dalej. Człowiek ma naturalną nienawiść do złego. My mamy to w naturze wypisane. Wstręt do zła. Nas obrzydza zło. Zobaczcie, że to jest coś więcej niż przykazania. To jest nasza natura, to jest nasza istota. Tak jak naturą ptaka jest śpiewać, to naturą człowieka jest nienawidzić zła. I my to wyczuwamy, jak wyczuwamy wokół siebie, nie wiem, ludzi fałszywych, ludzi agresywnych, ludzi jakichś zakłamanych, to gdzieś od nich się odsuwamy. I ta naturalna nienawiść do zła, ona nam jest dana przez Boga trochę jak ziarno rzucone w glebę. Ono może pozostać martwe, jeżeli ziarna nie podlewasz, nie opiekujesz się nim, nie nawozisz, to ono tam sobie leży i czeka. Potrzebujemy Ewangelii, potrzebujemy mocnych słów Chrystusa, takich jak: cokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego żeście i mnie nie zrobili. Aby to ziarno mogło rosnąć. Aby tą wolę naszą Bóg mógł oświecać. Żeby to w nas rosło. Bóg w nas zaszczepił miłość.
Ona nam jest, to jest nasza natura, miłość. Dobro, piękno, to jest nasza natura. To jest pierwiastek Boży w nas. I w momencie, w którym kochasz, to wtedy czujesz, że żyjesz. Bo wtedy czujesz życie wieczne. Błogosławieni są małżonkowie. Błogosławieni są ludzie, którzy mają dzieci. Błogosławieni są ci, którzy mają wokół siebie jakichś ubogich, bo oni mają tysiące możliwości każdego dnia dotykania Chrystusa. Zobaczcie, przyzwyczailiśmy się trochę, że Chrystus jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Jak ja przyjmuję komunię świętą, to przyjmuję Chrystusa. Ale Chrystus jest obecny w twoim mężu, w twojej żonie, w twoim dziecku, w tym ubogim, dotykasz go tak samo. Jeżeli byśmy wyrzucili jakiegokolwiek człowieka za drzwi, powiedzieli jemu precz, to jest dokładnie to samo, jakbyś wyrzucił krzyż. To samo mówi Chrystus. Cokolwiek jednemu, to żeście mnie zrobili. I po to Chrystus przysyła do nas ciągle tych wszystkich ubogich, cierpiących. Ciągle do nas przysyła męża, żonę, kogoś, żeby ta twoja natura, to piękno, ta miłość, żeby ona rosła.